Beata Tomczyk, dzień dobry Państwu. Gazeta Finansowa, a w niej goszczę panią Gabrielę Lenartowicz, posłankę z województwa śląskiego, prawnika z wykształcenia. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Pani poseł, węgiel sprowadzany z zagranicy, składy boją się go sprzedawać. Dlaczego? Ten węgiel sprowadzony awaryjnie w miejsce tego, który był importowany z Rosji. Trzeba powiedzieć, że od wielu lat, a na pewno od końca 2015 roku, czyli to się koreluje z objęciem władzy przez PiS, gwałtownie rósł import węgla z Rosji. To jest węgiel, który nadaje się bardziej niż nasz krajowy do spalania w małych paleniskach domowych, w kotłowniach. Ma mniej siarki, ma mniej popiołu, ma niższą wilgotność i był konkurencyjny cenowo. Trzeba powiedzieć, że zamiast transformować naszą energetykę w tą małą energetykę domową, czyli tę energetykę, produkcję ciepła, która jednocześnie emitowała w kraju smog, na który przypomnę, że umiera rocznie wcześniej około 50 tysięcy Polaków, to inwestowaliśmy i nabijaliśmy tak naprawdę kapsę Putinowi. W co inwestował Putin, to wiadomo. I w momencie wojny na Ukrainie, zerwania tych kontraktów, nałożenia swego rodzaju embarga, nagle powstała nam ogromna dziura. Ja przypomnę, że chyba w szczycie importu w 2018 roku importowaliśmy z Rosji około 13,5 miliona ton węgla, czyli w zasadzie równowartość właśnie, jeśli chodzi o spalanie właśnie w takich małych kotłowniach. To najbardziej emisyjne, najbardziej smogotwórcze. Teraz zdiagnozowano, że tego węgla brakuje. Jedni mówili o 10 milionach ton. Ostatecznie pan premier wydał nakaz importu około 5 milionów ton. I te 5 milionów ton gdzieś trzeba kupić, prawda? Mam do dyspozycji na rynkach, to nie jest tak, że tego rodzaju węgiel kupuje się na pniu, bo to jest węgiel energetyczny, który poza Polską, trochę Bułgarią, prawie nikt nie pali w piecach tego typu węglem, więc takiego się nie produkuje. Zwyczajnie najczęściej import odbywa się statkami z krajów, które mają ten węgiel tani, bo go tanio kopią. To jest przede wszystkim Australia, to są odkrywkowe kopalnie, Indonezja, także Malezja, także Stany Zjednoczone i Kolumbia, ale tam częściowo są też kopalnie głębinowe, ale to jest węgiel niesortowany, niskokaloryczny. No, zwyczajnie należy sobie wyobrazić taką ogromną koparę, która kopie ten węgiel taśmociągami. On w takim stanie, bez wcześniejszego sortowania czy oddzielania tej skały płonnej, statkami płynie w tej chwili do Polski. I taki jest też rozwożony. On ewentualnie z tego węgla można odzyskać, fachowcy mówią, może 20%, które by się nadawały do tego, do czego nam go brakuje, czyli do palenia w domowych piecach czy małych kotłowniach, ale ten proces trzeba przeprowadzić, trzeba ten węgiel posortować, odsiać i sprzedać. Jaką na składy? Na składach, w związku z tym, że no, kupują de facto kota w worku. Nie wiadomo, jakie ma parametry ten węgiel. Na giełdach ARE na przykład, czyli w portach Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia, tam jest ten węgiel klasyfikowany łącznie z kalorycznością i ustalana jest giełdowa cena do parametrów. Tu PGE, które dostało nakaz zakupu importu tego węgla, okrywa tajemnicą handlową, na jakich warunkach, jakiej kaloryczności, jakiego charakteru on jest, więc składy się zwyczajnie boją tego, że po prostu raz, że będzie to bardzo drogie do zbycia,
i mało kto będzie chciał kupować, a dwa nie dają gwarancji, jakiej on będzie jakości, co raz, że Kowalski będzie go musiał spalić więcej, żeby się ogrzać, a dwa będzie dużo więcej kosztował, trzy będzie na przykład tak zasiarczony, że zniszczy piece. Pani poseł, skąd w takim razie pozyskiwać węgiel, który będzie bardziej sprzyjający polskim warunkom i czy Polskę na to stać? Po pierwsze, trzeba się do tego zabrać wcześniej, przewidywać, co się robi. Bo tak jak mówię, gdybyśmy nie dokładali pieniędzy Putinowi, tylko wzięli pieniądze z KPO i zapłacili, może nawet mniej niż Putinowi za ten węgiel, zapłacili Polakom za ocieplenie domów odpowiednio wcześniej, za pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne, to być może nie musieliby z wywieszonym niemalże językiem biegać i szukać węgla, czy stać w upokarzających kolejkach pod kopalniami. To po prostu trzeba zwyczajnie zarządzać państwem i przewidywać swoje decyzje. To się dało zrobić niezależnie od tego, od wojny na Ukrainie i od embarga. Można było zwyczajnie walczyć ze smogiem. Moja ustawa, mojego autorstwa, już drugą kadencję leży w Sejmie, teraz z Senatu wróciła do Sejmu ponownie. I to wszystko można by zrobić i zapobiec też ubóstwu energetycznemu Polaków. W tej chwili to trzeba się rozglądać za węglem o odpowiednio dobrych parametrach. Nie da się ad hoc zorganizować na przykład przy portach zakładów wzbogacania węgla, czy oczyszczania go, czy sortowania. To naprawdę jest wielka, wielka logistyka. W tej chwili mamy tak naprawdę przede wszystkim wielki bałagan. Do tego dochodzi jeszcze jedna rzecz, która jest niezwykle niebezpieczna. Pani minister Moskwa już drugi raz wydała rozporządzenie, które na 2 miesiące, tylko na tyle pozwala ustawa, zawiesza normy jakości węgla, czyli pozwala palić byle czym tak naprawdę i truć się. Można to zrobić tylko na 2 miesiące, więc w czerwcu było do sierpnia i teraz po króciutkiej przerwie znowu mamy na 2 miesiące takie rozporządzenie. To jest o tyle jeszcze oszukańcze wobec obywateli, że to rozporządzenie mówi o tym, że ten byle jaki węgiel, a tak naprawdę odpad, można sprzedawać, ale można go kupować, ale w wielu województwach ze względu na uchwały antysmogowe, między innymi śląskie, małopolskie, nie można nim palić. I wprowadzanie w błąd może skutkować dla tego obywatela, że dostanie bardzo wysoki mandat za palenie właśnie takim opałem, a będzie uważał, że skoro się go sprzedaje, to jest to paliwo, które może używać zgodnie z prawem. Już nie mówię o tych konsekwencjach właśnie zdrowotnych i ekonomicznych. Czyli pani poseł, importowanie węgla niskokalorycznego, czy to spowoduje, że najbliższej zimy Polakom grozi kryzys? Znaczy, najbliższej zimy jest duże prawdopodobieństwo, że Polacy naprawdę, jeśli nawet będą mieli czym palić, to będą się ewidentnie truć, bo to są po prostu toksyczne niemalże odpady. Tam są związki rakotwórcze przecież w tym niskiej jakości opale. Już nie mówię o tym, że będzie to niezwykle drenowało kieszeń. Ja chcę tylko zwrócić uwagę, że to nie jest tylko kwestia niskiej kaloryczności tego węgla. To jest kwestia też składu tego węgla. Tak jak mówię, wilgotności, związków siarki, benzo alfa-pirenu, czyli tych rakotwórczych dioksyn. To jest także kwestia ilości popiołu. Także to są parametry, które oprócz, bo kaloryczność przekłada się tylko na to, że trzeba po prostu tego więcej węgla spalić, żeby więcej ciepła uzyskać. To wpływałoby na ceny, ale te pozostałe substancje, o których mówię, wpływają bezpośrednio na zdrowie nasze, przyszłych pokoleń, naszych sąsiadów. Pani poseł, jak obliczyć, który węgiel opłaca się kupić? To znaczy, ale
Kto ma to obliczać? Czy to ten kupujący? Tak, ten kupujący właśnie, bo od sprzedawcy węgla powinien dostać parametry takiego węgla, prawda? Jego wartość opałową. Oczywiście, I więc. teraz są różne ceny. Jest węgiel za 3500, jest węgiel za 2500. No przede wszystkim będzie miała kaloryczność tego węgla wpływ, ale także trzeba żądać tych parametrów dodatkowych, żeby sobie nie zafundować tańszej trucizny zwyczajnie. Ja pani poseł znalazłam w internecie, jak policzyć, który węgiel bardziej się opłaca kupić. Dzielimy cenę kilograma paliwa przez jego wartość opałową podaną w megajulach. I tak na przykład mając węgiel za 2500 i to jest 20 megajuli i węgiel za 3500 o wartości opałowej 28 megajuli. Okazuje się w rezultacie, że koszt ogrzewania tańszym węglem o niższej kaloryczności jest taki sam jak kupionym znacznie drożej węglem o lepszych parametrach. Tyle, że różnica w zakupie jest 1000 zł. Oczywiście to można Ale to tak cena przeliczać, 1000 złotych różnicy. Tak, tylko że jest jeszcze to, o czym mówię. Pozostałe składniki, nie tylko kwestia kaloryczności, bo one będą wpływały także na przykład wilgotność czy zawartość popiołu, na efektywność tego palenia. Więc może się okazać, że samo to paliwo ma na przykład więcej kalorii, ale jego spalanie jest mniej efektywne właśnie z powodu na przykład wysokiej wilgotności. Także tu i ja proponowałabym przede wszystkim zwracać uwagę na obecność tych toksycznych związków, przede wszystkim siarki, ale i dioksyn czy benzalfapirenu. Kto nas o tym może poinformować podczas zakupu? Sprzedawca? Powinniśmy żądać takiej informacji od sprzedawcy. Pytanie, czy ten sprzedawca ma realne dane od dostawcy, bo tu się obawiam i kto to będzie weryfikował. Jesteśmy naprawdę osamotnieni w tym, ale jednocześnie jak będziemy liczyć, to policzmy, czy naprawdę inne źródło w tej chwili ciepła nie będzie bardziej efektywne i czy najbardziej efektywną inwestycją, nie na ten sezon, bo już nie zdążymy, ale na przyszły nie będzie ograniczanie strat ciepła, ale też oszczędzanie energii, bo myśmy się trochę przyzwyczaili, że to ciepło z tego taniego opału nie było drogie, ale już świadomość społeczna o tym, jak to oddziałuje na nasze zdrowie, jest coraz większa i coraz bardziej sobie to cenimy. Nie mówiąc o takich drobiazgach jak kwestia obsługi tych urządzeń i ten bałagan i brud wokół, jeśli mamy do czynienia z taką kotłownią zupełnie, zupełnie domową. Na pewno to jest czas refleksji nad kwestią organizacji zaopatrzenia w ciepło. My wydajemy na ciepło z nośników energii. Najdrożej kosztuje gospodarstwo domowe ciepło. I patrząc jeszcze w tej chwili, jak te wszystkie paliwa bardzo drożeją, nie warto się zastanowić nad taką efektywnością i kosztową, i środowiskową, i zdrowotną ogrzewania naszych domów, zwłaszcza, że mogą to być małe, zbiorowe rozwiązania, takie proponowane przeze mnie w tym projekcie ustawy w postaci takich lokalnych planów zaopatrzenia bezpieczeństwa energetycznego tak naprawdę, bo to jest i bezpieczeństwo i ekonomiczne, i energetyczne, i środowiskowe. To jeszcze na koniec, pani poseł, proszę wytłumaczyć naszym widzom, jak to się stało, że polski rząd nie wprowadził zakazu eksportowania polskiego wysokokalorycznego węgla i też nie zakazał importowania niskokalorycznego węgla. Generalnie zakazy takie, ja rozumiem, że to jest pewne uproszczenie, bo w świecie wolnego handlu nie bardzo możemy zabraniać eksportu i czy zabranie importu. Można tylko podmiotowo, możemy tylko określić, jakie normy na przykład węgla dopuszczamy do naszego rynku i tu widzimy, że uwalniamy te normy i tym sposobem możemy dopuścić opał dużo gorszej jakości. A oprócz tego
No pytanie, czy możemy zakazać eksportu? No, teoretycznie też w podobny sposób nie, ale trzeba wziąć pod uwagę to, że tym eksporterem są spółki Skarbu Państwa przecież, co do których właśnie ten rząd, ta władza mówiła, że musi wszystko repolonizować, bo wtedy może sterować właśnie taką działalnością ekonomiczną państwa. I jest zadziwiające, że zaplanowany wcześniej był eksport to nie jest eksport tylko węgla koksującego, o czym jesteśmy tu eksporterem i dobrze na tym zarabiamy, ale także węgla energetycznego przy jednoczesnym imporcie. Zadziwiające. Później spółki się już tłumaczyły za zawartymi kontraktami i obawami przed karami z tego tytułu, ale czy państwo nie powinno zbilansować właśnie tego, być może te kary byłyby tańsze niż drogi, a byle jaki opał kupowany z antypodów. Bardzo się cieszymy, że poświęciła nam pani czas. Pani Gabriela Lenartowicz, posłanka z województwa śląskiego, była gościem Gazety Finansowej. Wszystkiego dobrego dla pani i do miłego zobaczenia. Dziękuję bardzo, również do miłego zobaczenia. Dziękuję państwu za uwagę.